patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie. No cóż, będę chciał tą serią złamać klątwę serii z pierwszego Wiedźmina. Serii z pierwszego Wiedźmina, który był bardzo... To jedna z najgorszych serii chyba w moim wykonaniu. Bardzo mi wstyd za nią do dziś dnia, ale słuchajcie, to jest Wiedźmin 3 i tą serię muszę zrobić bardzo, bardzo dobrze. Się w niej bardzo będę chciał postarać, aby to wyszło jak najlepiej. Słuchajcie, jeśli chodzi o grafikę w tej grze, no to oczywiście zagramy sobie na ustawieniach wysokich, już na takie właśnie pozwala mój sprzęt, na to, żeby ta gra chodziła płynnie, bez jakichkolwiek problemów. Oczywiście też mam tutaj na uwadze nagrywanie jej, co też dodatkowo obciąża mój sprzęt. Ale spokojnie. Dobrze, słuchajcie. No nic, słuchajcie, nie traćmy czasu, bo nie muszę nikomu tłumaczyć, czym jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zresztą, jeśli zostaniecie ze mną dłużej, to na pewno sami się przekonacie, czym ta gra jest. Dobrze, słuchajcie, zaczniemy nową grę. Jeśli chodzi o poziom trudności, zagramy sobie na miecz i opowieść na tym poziomie trudności. Jeśli uznam w czasie zabawy, że jest dla mnie troszeczkę za łatwo, przejdziemy na krew, pot i łzy. Różnica między tymi dwoma poziomami trudności jest właściwie tylko jedna, jaką zauważyłem, bawiąc się wcześniej Wiedźminem. To jest to, że tutaj nas medytacja leczy, tutaj nie. Dobrze, słuchajcie, a więc zaczynajmy. A, jeszcze samouczki zostawimy sobie włączone i symulację wyborów
z Wiedźmina II także sobie włączymy, ponieważ oczywiście Wiedźmina II też przeszłem i pamiętam jeszcze, jakich decyzji tam dokonywałem. A więc zaczynajmy. Co to jest? Nowa gra plus. A włączmy, zobaczymy. A, czekajcie. Nie, to wyłącz. Dobra, lecimy. Okej, moi drodzy, lecimy z tym. Kaer Morhen. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz.
Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. Okej, moi drodzy, no i w tym momencie pojawiam się ja. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj oczywiście nasze samouczki, których nienawidzę w grach, ale mogą być przydatne. Dobra, wiem, minimapa, zadania, ble, ble, ble. Pogadajmy z Yen, z Yennefer, oczywiście, z Vergenbergu. Pogadajmy z nią. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Brakowało mi ciebie. Ja też tęskniłam, ale będziemy mieli jeszcze dużo czasu. Zrobię sobie makijaż, a ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Oj, słuchajcie, Geralt poznał ich całkiem sporo, wierzcie mi. Dobra, możemy tutaj się zbadać. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Mhm, bieliznę. Okej. To, co mamy, to, z czym mamy tutaj obecnie do czynienia, to jest sen. Możecie się tego domyślić, ale jeśli ktoś nie, to już samo wiecie. Srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji, wiesz przecież. A słuchajcie, Wiedźmin... To jest kurna zajebista gra, powiem szczerze. Dopiero teraz niestety mam możliwość jej nagrywania. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Oczywiście. Chciałem ją nagrywać wcześniej, ale... O, zobaczcie sobie to. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Tak jest, słuchajcie. Piękne widoczki. Ogólnie, słuchajcie, grafika w tej grze wymiata. No i to jest główny powód, dla którego nie mogłem tej gry nagrać wcześniej na starym sprzęcie. Dobra, mamy klucz, który pozwoli nam zejść w dół. Tu jeszcze mamy perfumy do zbadania. Bez i Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Dobra, spoko. No cóż, słuchajcie, to jest w końcu Yennefer. Bez i Agrest to jest jej niemal... zapachy firmowe. Tak samo biel i czerń. Dwa ulubione kolory Yennefer. Okej, idziemy na dół do Vesemira. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Wydaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała.
Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Rozpuściliśmy ją trochę. Jak je rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Mówiłeś, zgadza się. Ale dałeś jej sobie wejść na głowę, jak my wszyscy. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Dobra, słuchajcie, mamy możliwość wybrania sobie samouczka eksploracji, a weźmy to. Będę miał okazję wam troszkę opowiedzieć o Ciri. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba jak spadniesz. Oczywiście Ciri była córką Pawetty oraz Jerza. A Jerzem okazał się być nie kto inny jak sam Emhyr Var Emreis, a więc cesarz obecny Nilfgaardu. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ponieważ to raczej powinniście wiedzieć, oglądając te filmy, chociaż... Ciri, bez wygłupów. Chociaż tak właściwie to było głównym sensem sagi wiedźmińskiej. Taki mały spoiler. Jakby ktoś nie wiedział. No niestety Pawetta, jak przypuszczano także i Jerz, zginęli gdzieś na morzu. Podczas odwiedzin na Skellige. Pawetta i Jerz to byli... Pawetta była następczynią tronu Cintry. Państwa, które graniczyło z Nilfgaardem. Został on najechany później przez Nilfgaard. Właśnie po śmierci rodziców Ciri. Wychowaniem Ciri zajęła się jej babka, Calante. Później po najeździe na... O, ale Wesemir ma minę. Czego się spodziewałaś? Na Cintrę przez Nilfgaard. To właśnie Geralt zajął się tak właściwie opieką nad Ciri. Przez przypadek oni się poznali kiedyś. I kiedyś Geralt uratował Ciri życie. Dobrze, lećmy dalej.
No, Vesemir i Eskeld. Eskel, przepraszam. Lambert. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Vesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Vesemirze. Nie odwracaj kota ogonem. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Możliwe, ale nie ćwicz moich mądrości na Vesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Okej, przejdźmy sobie ten samouczek walki, czemu nie? Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Wyciągnij miecz, Geralt! Okej. Dobra, dobra, bla. Zaczynajmy. Oznaczanie celu Z. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy! Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się! Daj. Stój łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Uniki. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Chodź tu. Tak jest. Teraz parowanie. Ciri, patrz pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Co ja mam do kogo? Okej, słuchajcie, samouczki są całkiem spoko. Tutaj zrobione. Riposta. Cios, odpowiedź. Dobra. Chodź tu. Vesemirze. Tak jest. Chodź. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Dobra. Zacznijmy od Quen. Quen. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. Okej, Quen chroni, jakby ktoś nie wiedział. Rzuć Igni, Geralt. Igni. Aż polecą, czyli... iskry. Zadają... Znak zadający obrażenia od ognia. Widzisz, gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Ha. Ale pchnięcie. Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Akcji? A więc rzucenie uroku. Zaklęcie kontrolu... Znak kontrolujący umysł. Potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden. Pokaż Irden, a więc pułapka magiczna. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Spowolnienie. Kot mi się dobija do pokoju. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Dobra. Tak jest. Okej. Okay. Musimy tutaj stanąć, dobra. A, i celowanie petardami. Dobra. Tak jest. Okej. Okay. Dobra, starczy. Trening dowolny. No!
Pokazałaś mu, dziewczyno! Ciri, złaź stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? To był właśnie dziki gon, moi drodzy. A tutaj Geralt i Vesemir szukają Yennefer. Która gdzieś tu podobno jest. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo by mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Opowiemy mu o tym śnie. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieść z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc...
Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. Z tym jednorożcem jest tak, że Yennefer używała go do seksu. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca, ale może to i lepiej. Wierz mi lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję. W ogóle. O, mamy towarzystwo, moi drodzy. Da jest. No dobra. Tam jest jeszcze. Wiecie, zmienimy sobie znak. Da jest. Dobra. Okej. Okay. Załatwieni. Punkt adrenaliny. Przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Dobra, spoko. Okej, moi drodzy. Słuchajcie. Rozejrzę się tu jeszcze. Zanim pójdziemy. O, czekajcie, to nie waży. No właśnie, to jest kolejna zmiana, jeśli chodzi o to, jak ta gra się zmieniała przez ostatnie miesiące. Mianowicie, obecnie elementy do craftingu nic nie ważą. To jest bardzo istotne. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? A, że pomiędzy Geraltem a Ciri jest więź przeznaczenia. Ciri jest jego dzieckiem niespodzianką, ponieważ on kiedyś uratował... nie pamiętam, chyba to była Kalanta, nie jestem pewny. Pamiętam, że uratował Ciri samą kiedyś przed skolopendromorfem, takim wielkim robalem wyskakującym z ziemi. W pierwszej części Wiedźmina mogliśmy tego typu stworzenia spotkać. Dobra, to jakaś wiadomość. Dobrze, słuchajcie. A, jeszcze chciałem wam dopowiedzieć o prawie dziecka niespodzianki, mianowicie kiedy Wiedźmin ratował jakiegoś podróżnika przed zagrożeniem, to tenże wędrowiec zazwyczaj mu chciał jakoś się oddzięczyć. Wówczas Wiedźmin mógł zrobić tylko jedną rzecz. Mógł powiedzieć mu, że chce to, co on już ma w swoim domu, ale o tym nie wie. I zazwyczaj tego typu nagrodą okazywało się być dziecko. Co ważne, Wiedźmina interesowały tylko i wyłącznie dzieci z męskiej płci. Dziewczyny nie przechodziły mutacji wiedźmińskich. Dobrze, kontynuujmy. Ale tak właściwie to nie kontynuujmy, tylko zakończmy sobie pierwszy odcineczek tej serii. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do oceniania oraz do subskrybowania tego filmu, jak i mojego kanału. No i cóż, na razie cześć i czołem. Ciao, do następnego.